Czy wiesz, jaki jest temat dzisiejszych zajęć? Pieniądze. Pieniądze, no właśnie. Będziemy mówić o pieniądzach, czyli takiej esencji ekonomii. Porozmawiamy sobie, jak to jest, że zapewne papierki, na których jest narysowany jakiś król albo jakiś inny element graficzny, możemy dostać towary w sklepie. Porozmawiamy, co decyduje o wartości pieniądza, że na przykład 100 dolarów jest więcej warte niż 100 złotych i mając 100 dolarów albo 100 euro można znacznie więcej kupić niż mając 100 złotych, mimo że tu i tu jest stuwa na nominale. I porozmawiamy sobie o bankach, które wpływają na wartość pieniądza. Ale na początek trudne zadanie. Chciałbym, żebyście wytężyli swoją wyobraźnię i wyobrazili sobie świat bez pieniędzy. Czy jest to w ogóle możliwe? Świat bez pieniędzy. Jak by wyglądał? Co by było, czego by nie było, poza tym, że nie byłoby pieniędzy? Proszę. Człowiek cofnąłby się do czasu ludzi pierwotnych. No może byśmy się dalej już myli, może mieszkalibyśmy w domach, tylko nie mielibyśmy pieniędzy. Proszę. Trzeba było dawać coś w zamian, a nie płacić pieniędzmi. O właśnie, tutaj pokazujesz, że jednak jakaś wymiana między ludźmi by miała miejsce. Nie byłoby nas tutaj. Dlaczego? Zajęcia na EUD są bezpłatne, więc nie mając pieniędzy też moglibyście przyjść na zajęcia uniwersytetu. Mówisz, że nie byłoby ekonomii. Nie do końca się zgadzam, bo jeżeli ekonomia odpowiada na pytanie, co produkować i dla kogo, no to nawet nie mając pieniędzy byłoby to trudne, ale możliwe. Ekonomia dalej by jako nauka funkcjonowała. Byłby handel wymienny. Byłby handel wymienny. Proszę bardzo. Nie mielibyśmy jedzenia, bo ludzie nie chcieliby nic robić, tylko dla siebie by robili, bo nic by tak naprawdę za to nie dostawali. Czyli byśmy umarli z głodu. To jest twoja teza, żeby nas w ogóle nie było. Czy to dobra teza? Wymienialibyśmy się, na przykład pieniądz stanowiłby drogocenne materiały lub przedmioty. No właśnie, tutaj pokazujesz, że byłoby coś innego. Powiedz jeszcze proszę, bo tak trzymasz dzielnie rękę w górze. Byłby chaos, a ty co uważasz? Upadłby cały handel albo byłby on bardzo trudny. Ostatnia osoba. Że nie byłoby firm, bo byłoby to bez sensu, bo z reguły wszystkie firmy teraz na czymś zarabiają, a wtedy... No dobra, trudniej byłoby się rozwijać firmom. Ten świat nie byłby łatwy. Ale też nie do końca się zgadzam, że byłby chaos i całkowite unicestwienie ludzkości, bo jednak kiedyś tak było, że tego pieniądza nie było. I rzeczywiście cała wymiana między ludźmi odbywała się na zasadzie handlu wymiennego. Tutaj padły takie słowa handel wymienny, mówiąc językiem ekonomistów moglibyśmy powiedzieć barter, czyli taka wymiana towar za towar, albo mówiąc bardziej po polsku, coś za coś, handel wymienny. Czy to jest dobry system? To zależy. Kto powiedział zależy? Proszę, rozwiń swoją wypowiedź. Zależy co by się wymieniało za co. Bo jak tu jest babeczka za ciastko, to ma sens, ale już rower za ciastko, to już mniej ma sens. Byłyby duże problemy z określaniem wartości. Ale załóżmy, że ja produkuję ciastka, a ty produkujesz rowery. I nawet dochodzimy do jakiegoś porozumienia, że jeden rower jest warty 1000 ciastek. Załóżmy, że w wyniku negocjacji określiliśmy. Czy są jeszcze jakieś inne minusy tego, że nawet trudno nam było ustalić, ile za rower? Proszę. Zależy, jaki jest rower, czy jest na przykład górski, czy wyposażony. No
Właśnie, ta cena by się zmieniała i nagle byłoby, że jak jest jakiś miejski, stary, no to mniej ciastek, a jak jakiś lepszy, bardziej wypasiony, to więcej ciastek. Ale też mogą być ciastka różne. Mogą być bardziej wypasione ciastka i gorsze, stare, czerstwe, które będą miały mniejszą wartość. Pracownikom by się trudno było czym wypłacać. No właśnie, pracownikom byłoby trudno wypłacać za ich pracę. Ale nie zawsze osoba, która robi rowery, chciałaby mieć tyle ciastek. O właśnie, i tu dotykasz też innego problemu, że nawet jakbyśmy określili wartość, no to mogłoby się okazać, że ty produkujesz rowery, ale w ogóle nie lubisz ciastek. I ja z tymi ciastkami, a co lubisz? Na przykład załóżmy, że nie lubisz ciastek. Lubisz warzywa. Okej. Okay. Lubisz warzywa, wobec tego ja musiałbym te ciastka wymienić u kogoś, kto chciałby oddać ciastka za warzywa. I znowu musielibyśmy ustalać, jaka jest wartość, że ciastko to dwie marchewki, jak ktoś mówiłby, że marchewka to dwa ciastka i dużo negocjacje i bardzo dużo czasu to zajmuje, bo ja muszę tę osobę znaleźć. Przychodzę, a ty się w międzyczasie rozmyśliłeś, bo na przykład za te rowery dostałeś coś innego, na czym ci zależy, od kogoś, kto akurat szybciej miał dostępny produkt. Same utrudnienia. Co chciałaś powiedzieć? Proszę. O właśnie, mamy też takie problemy, że pewne produkty tracą ważność. Ciastka po kilku dniach są bezużyteczne. Warzywa po kilku tygodniach czy miesiącach stają się bezużyteczne. Ale wyobraźcie sobie, że kiedyś ten handel wymienny się rozwijał. Minusy były takie, że rzeczywiście ktoś, kto był słaby w negocjacjach, tracił, a ktoś, kto był dobry, zyskiwał. Znacie takie powiedzenie, zamienił stryjek siekierkę na kijek? Co to powiedzenie oznacza? Kto wie, proszę. No właśnie, że zamienić coś na coś gorszego. A potraficie wyobrazić sobie inną sytuację, bo w polskim języku to przysłowie jest mocno zakorzenione, czyli raczej, że wymiana się może wiązać z czymś gorszym, ale w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, dzieci bardzo często zachęcane są do takiej zabawy bigger and better. Wiecie, na czym ona polega? Na tym, żeby się wymieniać, ale za każdym razem na coś trochę lepszego. Czyli mam jakiś przedmiot i wymieniam się z kolegami, negocjuję, doskonale umiejętności negocjacyjne, rozmawiam, nawet się targuję, przekonuję, to ma bardzo dużą wartość później w biznesie i celem jest, żeby dostać albo coś lepszego, albo coś większego. I nie wiem, czy wiecie, kilka lat temu był taki Amerykanin, już trochę starszy, nie dziecko, 20 kilka lat, który nie mógł znaleźć pracy, wysyłał CV do różnych pracodawców, czyli takie dokumenty, żeby go przyjęli. No i nikt nie zgłaszał się, żeby przyjąć tego Amerykanina. Przypomniał sobie zabawę z dzieciństwa i zobaczył przy jednych dokumentach, które wysyłał, czerwony spinacz biurowy. I zaczął się bawić w tą zabawę. Wiecie, na co ten spinacz wymienił? Na dwa spinacze. Na 2 centy, czyli że sprzedał spinacz za 2 centy. No to pewnie jest wartość mniej więcej jednego spinacza. Słucham? No właśnie, znaczy on się tutaj bawił w różne transakcje. To nie było, że od razu wymienił spinacz na coś innego. Najpierw ten spinacz wymienił na taki długopis w kształcie ryby. Bo ktoś potrzebował spinacz, żeby spiąć dokumenty, a dostał jakiś mało interesujący długopis w kształcie ryby i chętnie się wymienił. Tu celem tej zabawy jest to, że ja pozbywam się czegoś, co jest dla mnie niepotrzebne, a druga strona dzięki temu zyskuje. Następnie ten długopis wymienił na uchwyt do szafy. No zawsze mieć, pomyślał, że zawsze lepiej mieć uchwyt niż słaby długopis w kształcie ryby. Głupio się z takim długopisem pokazać, a mając uchwyt do szafy można otworzyć jakąś szafę. Po jakimś czasie wymienił uchwyt do szafy na stary, niesprawny grill. No to już duży przełom, od razu znacznie lepsze, ale było niesprawne, więc akurat ktoś, kto miał w garażu zalegający grill, a nie miał uchwytu do szafy, dokonał takiej transakcji, obie strony były zadowolone, ale ten nasz student amerykański trochę bardziej.
Następnie wymienił na stary generator prądu. Bo ktoś potrzebował grill, no to już taka lepsza transakcja. Zaczął opisywać swoją przygodę, założył bloga, włączył różne media społecznościowe, Facebook, Twitter, wszystkie kanały szalały i zaczęli się inni włączać w tą zabawę. Po jakimś czasie wymienił generator na reklamę z neonem. Reklamę z neonem wymienił na skuter śnieżny, lekko uszkodzony. No bo akurat ktoś chciał prowadzić pizzerię, a miał na zbyciu skuter. Nie padał śnieg, więc chętnie się wymienił. Ten skuter został wymieniony na używany samochód, a po jakimś czasie samochód na sesję nagraniową w studio profesjonalnym. No i ktoś, kto chciał skorzystać z takiej sesji, to była wygrana w jakimś konkursie radiowym, po jakimś czasie wymienił, wiecie na co? To nagranie w studiu na dom. To chcę pokazać, że to może być bardzo fajna zabawa, ale jednocześnie utrudnienie, jeżeli nie mielibyśmy pieniędzy. No bo ktoś, kto ma duże umiejętności negocjacyjne, znacznie łatwiej przekona innych do takiej zabawy. Zachęcam, żebyście się w taki sposób pobawili ze swoimi kolegami. To będzie warsztat umiejętności przedsiębiorczych w praktyce. Słucham cię. Że coś takiego jest u nas, jak są wymiany kart różnych. Że daje się jakąś jedną, dwie słabe i dostaje się jedną lepszą. No tak. Okej, rzeczywiście, jeżeli zbieracie jakieś kolekcje, no to może się okazać, że jakaś karta jest rzadsza, przez to bardziej cenna i wobec tego oczekujecie, że ktoś da jakieś dwie, co najmniej albo trzy, żeby obie strony były zadowolone. Jeżeli obie strony są zadowolone, no to dochodzi do transakcji. Ale gdyby nie było pieniądza, to byłoby bardzo trudno, bo tutaj za każdym razem musielibyśmy wymieniać, właśnie tak negocjując. Ale wyobraźcie sobie, że kiedyś tak było. Było to bardzo niewygodne i po jakimś czasie wprowadzono różne inne elementy. Że na przykład będziemy posługiwali się siekierami, toporami. One były, siekiery i topory, to są takie urządzenia mechaniczne. To są ostrza od toporów, które po jakimś czasie, bo same topory były niewygodne do przenoszenia, a w sumie wartość miały ostrza toporów. Zaczęto nawet tworzyć specjalne nakucia, żeby przewlec ileś otworów przez rzemyk i na tej podstawie można było mieć taki portfel. Czyli mam przy sobie ostrza siekier i dzięki temu mogę płacić. One były dużo warte. Kiedyś nawet na te ostrza mówiono specjalnie grzywna i to jest coś, co na Ukrainie, nie wiem, czy wiecie, jaka jest waluta. Wiecie, jaka jest waluta na Ukrainie? Hrywna, czyli taka grzywna nawiązująca do tego właśnie elementu, że ostrza siekiery mogły być pieniądzem. Co oznaczało, że jak miałem takie ostrze, no to jak miałeś rower, a ja miałem swoje ciastka, no to sprzedawałem ciastka, dostawałem za to ostrze, a ostrze było siekiery tak popularnym narzędziem, że każdy to przyjmował. I tutaj można było w ten sposób łatwiej dokonać transakcji. Bardzo różne elementy pełniły funkcję pieniądza. Poza tymi grzywnymi, wiecie, co było pieniądzem kiedyś? Sól. Sól, super. Co jeszcze? Muszle. Jakieś koraliki, proszę. Jakieś drogocenne materiały, oczywiście. Czy jeszcze coś? Złoto. Płaty lnu. Płaty lnu, rzeczywiście, albo kawałki skóry, całe skóry zwierząt. No, powiedz głośno, usłyszymy cię. Złoto, już było. Co jeszcze? Srebro, różne metale szlachetne. Bursztyny. Korzenie, przyprawy, super. Mięso, jak najbardziej, odpowiednio zasuszone, żeby się szybko nie popsuło. W zasadzie wszystko mogło być pieniądzem i było, na co się inni umawiali. Takie pseudopieniądze nazywały się płacidłami. Płacidło, czyli mogę zapłacić czymś, co mogę też wykorzystać w inny sposób, co nie jest typowym pieniądzem. I pokazaliście dużą listę różnych płacideł. Bydło, zwłaszcza na terenach zamieszkiwanych przez Słowian, było pieniądzem, takim płacidłem, który można było płacić. Sól jak najbardziej, jakieś przyprawy, skóry zwierząt,
jakieś drogocenne nasiona, to wszystko pełniło funkcję pieniądza. Ale po jakimś czasie rzeczywiście pewne elementy, proszę. Że w ogóle słowo płacić się wzięło od tego, że kiedyś były takie, takie chustki, takie materiały, które się nazywały płaty. Też są jeszcze inne źródła słowa pieniądze związane z bydłem. Pecunia, bydło, pecunia, pieniądze w łacinie. I tutaj przenoszę to na inne języki, taki był źródłosłów. Ale tutaj oczywiście możemy się zastanawiać, bo historycy są podzieleni. Część uważa, że pewne inne słowa decydowały, a część jakieś inne wybiera. Ale to nie jest tematem dzisiejszego spotkania. Rzeczywiście chcę pokazać, że bardzo różne elementy mogły pełnić funkcję pieniądza, ale po jakimś czasie pewne elementy się upowszechniały. Właśnie powiedzieliście, że jakieś metale szlachetne, na przykład grudki złota, one miały taką przewagę nad innymi formami płatności, że złoto było bardzo rzadkie. Gdyby na przykład mieli, że sól jest pieniądzem, no to ktoś, kto znalazł jakieś złoża soli, byłby od razu bardzo bogaty. Natomiast złoto jest rzadsze w naturze i przez to lepiej utrzymuje wartość. A poza tym rzeczywiście, co po złocie powiedziałeś jeszcze raz? Łatwo jest je transportować. Nie? Tak, łatwo transportować, bo też mała grudka złota jest bardzo dużo warta. Soli musielibyśmy mieć znacznie więcej, żeby można było z soli, solą zapłacić za jakiś towar. Ale z tym złotem też były problemy, no bo za każdym razem trzeba było to odważać, mierzyć, liczyć, czy ktoś nie wprowadził na przykład, że jakieś odrobinki odciął, to ważenie było kłopotliwe i po jakimś czasie pojawiły się pierwsze monety. To są obrazki pierwszych monet na świecie, w tym pierwsza moneta na terenie Polski, denar Mieszka Chrobrego. I te monety to była jakby taka część złota albo srebra, gdzie ktoś, jakiś władca, gwarantował, że na przykład jeżeli przybija głowę lwa, no to jest to warte ileś gramów złota. A każde fałszerstwo było karane w surowy sposób. W jaki? Śmiercią, oczywiście. No bo ktoś, kto oszukiwałby na pieniądzach, na przykład odpiłowując kawałek złota, no to dopuszczałby się fałszerstwa. Więc w taki sposób pojawiły się kolejne pieniądze, czyli monety zrobione ze złota albo ze srebra, które zawierały jakąś stałą ilość tego cennego surowca. I dzięki temu było łatwiej, bo ja nie miałem garści, nie musiałem ważyć, tylko wiedziałem, że jak mam monetę, to ona jest warta tyle rowerów, czy w tamtych czasach tyle krów i tak dalej. Ale to też było z czasem mało praktyczne, zwłaszcza jeżeli chcielibyśmy przewozić te monety między różnymi miastami. W ten sposób odpowiedzią na ten problem było pojawienie się pierwszych banków. Pierwsze banki działały w taki sposób, że mogłem, jadąc na przykład na targi, tylko że to po innych lokalizacjach, ale na przykład Warszawa-Gdańsk, tylko w czasach zupełnie dawnych, dawnych, kiedy to inne miasta były na mapach Europy, obawiając się zbójców, którzy mogliby mnie napaść, wpłacałem pieniądze do takiego banku w Warszawie, dostawałem kwitek i na tej podstawie mogłem wypłacić pieniądze w Gdańsku. Tak, ale na kwitku był mój podpis, więc już były jakieś elementy zabezpieczenia. Może jeszcze jakieś hasło umówione, które ktoś tam przekazywał, więc to nie było takie do końca łatwe, a poza tym zbójca, widząc kawałek papieru, nie będzie tak zainteresowany, jak widząc cały worek złota. Więc tutaj mieliśmy dalszy rozwój pieniądza, że można było dostać taki papierowy kwitek z banku i na tej podstawie w innym mieście wypłacić złoto, którym się płaciło za różne transakcje. Proszę. Ale jaką korzyść miał ten drugi bank? O właśnie. Ten bank jaką miał korzyść z tego? Po pierwsze, pobierał opłaty za tą usługę. To była cała sieć, więc jeżeli ja miałem bank, no to miałem bank i w Warszawie, i w Gdańsku, tylko w innych miastach. I przez to, że miałem filie w różnych miastach, gdzie były popularne jakieś targi, zloty kupców, no to na tej podstawie zarabiałem.
Po pierwsze, zarabiałem opłaty za usługę. Ale też po jakimś czasie ci bankierzy zauważyli, że mają dużo pieniędzy, część klientów płaca pieniądze, żeby tam były bezpieczne, żeby nikt ich nie ukradł, ale one leżą, kurzą się i nic się z nimi nie dzieje. Więc na jaki pomysł wpadli? Na przykład stopić je. No ale to wtedy ktoś, kto mówi, oddawaj moje 100 dukatów złotych, nie mam, przetopiłem, no to by się to źle skończyło dla takiego bankiera. Był inny pomysł. Żeby dawać kredyty. O właśnie, udzielać kredytów, czyli ja na tym zacząłem zarabiać jako bankier, bo jeżeli był ktoś, kto potrzebował pieniądze, żeby kupić coś na targach, a nie miał swoich pieniędzy, no to mógł ode mnie pożyczyć, tylko za to znacznie więcej płacił. Więc banki zaczęły na tym zarabiać i po jakimś czasie były zainteresowane, żeby ludzie wpłacali pieniądze do banków. Jak to uzyskali? Zaczęli płacić ludziom też za to, że przechowują pieniądze. Jeżeli zachowasz pieniądze u mnie przez rok, ja przez ten rok będę tymi pieniędzmi obracał, no to ja ci dam na przykład 2 dukaty ze 100, które wpłaciłeś dodatkowo, ale jeżeli pożyczysz 100 dukatów, no to musisz mi oddać 130. 28 dukatów stanowi mój zysk i dzięki temu mam więcej pieniędzy. Dalej możemy mówić o rozwoju pieniądza w postaci papierów. To już nie były żadne złote monety, tylko właśnie takie papiery, których pierwowzorem były te pierwsze kwity bankowe w starożytnych bankach. To jest akurat pierwszy banknot polski z czasów kościuszkowskich, 1794 rok, 4 złote. No i na podstawie tego papieru można było uzyskać w banku, który to wyemitował, równowartość w jakimś szlachetnym surowcu. Bo obecnie możemy mówić o pieniądzach w wersji elektronicznej, czyli różne karty płatnicze albo takie urządzenia zbliżeniowe, montowane na przykład w zegarku albo w telefonie, że nie muszę przystawiać karty, żeby zapłacić za jakąś transakcję, tylko mogę mieć w zegarku, przystawiam i już. Więc tutaj widzimy taki bardzo duży rozwój tego pieniądza. Pytanie, co decyduje o jego wartości? Kolejny pieniądz, o którym być może słyszeliście. Słyszał ktoś o tym pieniądzu, Bitcoin? Co słyszałeś? Że to są tak jakby komputerowe pieniądze. Komputerowe pieniądze, a co to oznacza? To była taka waluta, za którą można płacić tylko w internecie i kilka lat temu to miało wartość 1 bitcoin zaledwie 4 zł, a teraz ma około 1600. To są różne wyceny tego bitcoina, ale rzeczywiście taka wirtualna waluta, której ilość uzależniona jest od działania algorytmów komputerowych w takim dużym uproszczeniu. Nie tylko wirtualnie można płacić za jakieś rzeczy w internecie, ale też za rzeczywiste usługi. Nawet pewne uniwersytety wprowadziły w swojej ofercie kierunki, gdzie można płacić bitcoinami. Więc tutaj też mamy jakiś taki współczesny, nowy pieniądz, ale myśląc o tym pieniądzu, bo ten rys historyczny chciałem przedstawić po to, żebyśmy przeszli do myślenia o idealnym pieniądzu przyszłości. A jak się zdobywa te bitcoiny? Trzeba odpalić specjalne maszyny, które będą takimi jakby kopalniami bitcoinów i są przyznane algorytmy. Jeżeli działa procesor przez ileś czasu, no to on generuje ileś tego pieniądza, bo cała wielkość pieniądza, która jest stworzona w ten elektroniczny sposób, jest zdefiniowana specjalnym algorytmem. Czy ja dokładnie wiem, ile będzie tego pieniądza za ileś, za miesiąc, za 2 miesiące i tak dalej. I to jest ważna informacja, bo dzięki temu wiem, ile coś jest warte. Załóżmy, że mamy małą gospodarkę, małą wyspę, która nic innego nie robi, tylko produkuje pudełka zapałek. I produkuje 100 pudełek zapałek miesięcznie. Jednocześnie chcemy wprowadzić do systemu bankowego, tworzymy bank na tej wyspie, wprowadzamy 100 złotych w różnych nominałach, żeby można było płacić. I dzięki temu, że wiemy, ile jest towarów, ile jest pieniędzy, możemy przeliczać, ile będzie warte pudełko zapałek. Ile? Jeżeli mamy 100 złotych wszystkich pieniędzy i mamy 100 pudełek zapałek,
to wyjdzie nam, że jedno pudełko zapałek będzie kosztowało jedną złotówkę. Jeżeli byśmy dodrukowali pieniądze i wprowadzili, że na całej wyspie jest teraz 200 zł, to ile będzie warte jedno pudełko zapałek? 2 złote, czyli będę musiał zapłacić znacznie więcej niż wcześniej. To sobie zapamiętajmy, bo to nam się przyda jeszcze do dalszej części naszego spotkania. Ale chciałbym zapytać, jakie cechy waszym zdaniem miałby idealny pieniądz? Jeżeli szukalibyśmy idealnego pieniądza, to co moglibyście zaproponować? Proszę, ja słucham. Zacznijmy od ciebie. Musiałby być tak jakby mobilny. Dobra, mobilny. Zapisujemy. Głośno. Nie zmieniać wartości między krajami, żeby nam było wygodnie podróżować, żebyśmy nie tracili na przewalutowaniach w kantorach czy w bankach. Super. Żeby miał dużą wartość, żeby każdy nie miał wielu tysięcy, tylko żeby miał mało, ale dużo wartych. Okej, czyli że nie mam 100 tysięcy, które są mało warte, tylko mam mniejsze nominały, dzięki temu mi się będzie łatwiej liczyło poszczególne transakcje. Powiedz głośno. Lekki pieniądz, żeby go wygodnie było przenosić. Dobra, też chciałeś lekki powiedzieć. Głośniej. Oparty na złocie, co to znaczy? To takie bardzo... że możemy wymienić na złoto zawsze w banku. Nie ma tylu złota w całym systemie światowym, żeby można było liczbę tych transakcji, bo produkujemy, tak w uproszczeniu, znacznie więcej pudełek zapałek niż jest złota, żeby to odpowiedniej wartości przeliczyć. Więc tutaj byłby problem, żeby to można było utrzymać. I myślę, że nawiązaliśmy do tych najważniejszych cech idealnego pieniądza. On musi być trwały. Czy ta krowa z poprzedniego slajdu to dobry pieniądz? Nie, nie jest dobry, no bo krowa zdechnie, nie mamy pieniędzy. Po drugie, no może też urodzić dzieci, ale to musimy się na tym znać, żeby te dzieci urodziła. Podzielne. Jeżeli chcemy zapłacić za jakąś małą transakcję, no to nie odetniemy kawałka krowy, no bo wtedy stanie się to, co w punkcie pierwszym, ona zdechnie i nie mamy pieniędzy. Więc tutaj idealny pieniądz też musi być łatwy do rozdzielenia na jakieś mniejsze transakcje. Musi być rzadki. Czy wyobrażacie sobie, że pieniądzem byłby piasek? Nie, to byłoby bardzo niewygodne, no bo musielibyśmy mieć tony piasku, żeby kupić cokolwiek w sklepie. Bo każdy zacząłby wykopywać ten piasek, a piasek jest bardzo dostępny, więc jego wartość, przez to, że jego jest dużo, byłaby bardzo mała. Złoto jest mało, więc wartość złota jest duża. Piasku jest dużo, więc jego wartość jest mała. Ale wystarczy pójść na plażę, żeby sobie cokolwiek kupić w sklepie. No nie, bo jeżeli ja tak samo jako sprzedawca mógłbym pójść na plażę, żeby wykopać sobie piasek, no to za sprzedaż lizaka nie chciałbym wiaderka, tylko być może tonę piasku, bo to już byłoby jakimś wyzwaniem. Ale niewygodny pieniądz, bo trudno przechowywać, trudno odmierzać, no i samo przesypywanie by zajęło dużo czasu. Więc musi też być wygodny w użyciu i pożądany, czyli przez ludzi akceptowany w takim uproszczeniu. Te cechy sobie zapamiętajmy, bo powoli zbliżamy się do warsztatów, ale chciałem jeszcze rozwinąć ten wątek, od czego zależy wartość pieniądza. Zobaczcie, mamy taki banknot, to są polskie złote, 10 tysięcy złotych. Czy to jest dużo? Imponująca wartość, 10 tysięcy złotych. Proszę. W tamtych czasach to było mało, bo zwykła bułka mogła kosztować 10 tysięcy złotych. Wtedy jeszcze nie było denominacji. No to było za czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, no i... Tak, mamy tutaj Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli prehistoryczne z waszej perspektywy czasy, gdzie ten pieniądz, denominacja była w latach 90., po denominacji był warty tyle co 1 złoty. Więc nie liczba zer decyduje o wartości pieniądza, bo w tamtych czasach w uproszczeniu banki tak dużo pieniądza drukowały, bo były tak duże potrzeby państwa, żeby coraz więcej pieniądza wprowadzać do obiegu, że pojawiały się nawet większe nominały, 1 000 000 złotych. Ile warty?
zadanie z matematyki. Jeżeli 10 tysięcy było warte złotówkę, to 1 000 000 złotych? 100 złotych. 100 złotych. Nie wygrałeś nic, bo nie mam nagród, ale bardzo dobra odpowiedź. Tylko, że zobaczcie, przeliczanie takich zer było bardzo kłopotliwe. Mało tego. Wiecie, co to za banknot? 100 miliardów dolarów. Bilion w systemie angielskim to miliardy. 100 miliardów dolarów. Jeden i ile zer? Nie amerykańskich, zimbabwiańskich. Zupełnie inna wartość. Chcesz powiedzieć, ile zer? Proszę. 10. 10, możemy przeliczyć. 3, 6, 9, 11 zer. 1, 11 zer. Wydaje się, że to dużo, ale za to można kupić tyle, co za 10 polskich złotych. To stosunkowo niedawno było w Zimbabwe, mieli takie problemy. Pieniądz stał się takim bezwartościowym śmieciem, że bank centralny, czyli ktoś, kto wypuszcza pieniądze, wprowadzał coraz to nowe zera. Takie sytuacje mają czasami miejsce, jeżeli banki drukują za dużo pieniądza, znacznie więcej niż wynosi na przykład ta produkcja w gospodarce. I wtedy możemy mieć nawet takie sytuacje, jak w okresie międzywojennym, gdzie dzieci bawiły się banknotami, wypłata jakiegoś średniego szczebla urzędnika, czy nawet jakieś minimalne wynagrodzenie, to były wielkie worki pieniędzy, że bardziej opłacało się palić w piecu pieniędzmi, niż kupować jakieś gazety czy coś innego na rozpałkę. Tak było kiedyś z markami niemieckimi. Ludzie zaczęli drukować coraz więcej pieniędzy i przynosili do sklepów worki z pieniędzmi. No właśnie, tutaj pokazuje, że nie liczba zer decyduje o wartości pieniądza, tylko odpowiednio prowadzona polityka banku, który nie wypuszcza za dużo pieniądza. Jeżeli wszystko drożeje, to drożeje też dlatego, że bank coraz więcej pieniądza wpuszcza do obiegu. Coraz wyższe nominały. Więc wszystko drożeje, no bo ja dostaję też coraz wyższe wynagrodzenia, mam więcej pieniędzy, wszyscy oczekują, że wszystko będzie droższe. Ale teraz, czy to potraficie sobie wyobrazić, pieniądz o nominale zero. Jaki byłby, bo powiem, że są takie pieniądze, to jako taka ciekawostka, czy ktoś zgadnie, dlaczego, jaki byłby sens banknotu o nominale zero. Zero to nie jest nieskończoność. Nieskończoność to nieskończoność. A zero to zero, to jest nic. Żeby dodać do 10 i będzie 100? Nie, bo to nie działałoby. No to wydrukowanie banknotu o nominale zero kosztuje tyle samo, co banknotu o nominale 2 grosza. To tutaj się nie zgadzam, ale ciekawy pomysł. Czy tu właściwie to chyba... Banknot o nominale zero miałby już jakąś wartość, bo trzeba by było go jeszcze zrobić za jakąś cenę. Oczywiście. Znaczy tutaj ważna kwestia. Koszty produkcji banknotów są tajemnicą. Bank Centralny, Narodowy Bank Polski nie zdradza, ile kosztuje wyprodukowanie 100 zł, banknotu 100 złotowego. Ono kosztuje na pewno mniej niż 100 zł, ale my się umawiamy, że za 100 zł mogę kupić na przykład 100 paczek zapałek po złotówce każda. I to jest rodzaj takiej umowy. My wierzymy bankowi, że on nie będzie wpuszczał zbyt wielu pieniędzy i dzięki temu wartość pieniądza będzie na stałym poziomie. Jeżeli przeanalizowalibyśmy jednogroszową monetę, to sam materiał użyty do produkcji jest warty około 2,5 grosza. Co oznacza, że moglibyśmy wymienić 100 zł, wymienić na grosze, przetopić i sprzedać, to nie byłoby takie proste, i mielibyśmy 250 zł. A nie byłoby proste, bo są tam też metale, które nie podlegają takiemu łatwemu rozdzielaniu, a drugi problem, że niszczenie pieniędzy jest przestępstwem. Fałszerstwo pieniędzy jest zbrodnią i może teraz nie grozi nam ścięcie, tak jak w dawnych czasach, ale za fałszowanie pieniędzy grożą bardzo wysokie wyroki, tak jak za zabójstwo człowieka. Można dożywocie albo 25 lat dostać. To zależy od systemów, ale to jest tak, że to są zawsze największe kary.
Jeszcze chciałem a propos tego kosztu banknotów powiedzieć coś o tym poprzednim, że bank nie mógł zarabiać, jeśli wyprodukował tyle banknotów, ponieważ zawsze produkcja banknotów kosztuje. Oczywiście, więc w ogóle to, że mamy gotówkę w obiegu, jest jakimś kosztem dla banku. Być może, jak zaraz będziecie myśleć o idealnych pieniądzach, w ogóle pozbędziecie się monet i banknotów papierowych na rzecz czegoś innego, bo to są dla gospodarki koszty, no i też pewne trudności związane z liczeniem. Ale wracając do pieniądza nominale zero, czy masz pomysł? Czy jeszcze o złocie chcesz powiedzieć w nawiązaniu do trzech wypowiedzi wstecz? Ja chciałam zapytać tylko, czy to jest zero groszy, czy zero złotych? No dobra, dobre pytanie. To jest zero rupii, waluta indyjska, ale po jakimś czasie te zero nominalne banknoty pojawiły się w innych państwach. A pojawiły się tam, wiesz, gdzie była problemem korupcja. Korupcja, czyli płacenie, przekupywanie na przykład urzędników, żeby wydali decyzję. I była akcja społeczna, wydrukowano banknoty, które wyglądały jak prawdziwe, tylko miały nominał 0 rupii i 0 rupii, o właśnie tu jest to napisane, czy 0 rupii w hindi tu jest napisane, możecie mi zaufać, chociaż nie znam tego języka. I to oznacza właśnie istota, idea tego banknotu, że jeżeli ktoś domaga się łapówki, daj mu ten banknot i poinformuj odpowiednie władze, żeby tą łapówkę, to łapówkarstwo zwalczać, bo to jest duże przestępstwo gospodarcze. Więc może być taki sens takiego banknotu, ale to jako ciekawostka, bo tak jak mówiliśmy, o wartości pieniądza decydują banki. To ile one tego pieniądza wypuszczą do obiegu. Jeżeli wypuszczą mało, pieniądz będzie bardzo wart. Jeżeli wypuszczą dużo, no to stanie się z nim tak jak z piaskiem, stanie jego wartość znacząco spadnie. W Polsce na straży wartości pieniądza stoi Narodowy Bank Polski. To on ustala, ile tego pieniądza powinno zostać wypuszczone do obiegu. Może nie fizycznie sam drukuje, bo to zleca innym podmiotom, ale to nie jest ważne. Zamówienia, ile tego pieniądza ma być, płyną ze strony banku centralnego. I teraz przypomnijcie sobie to, o co mówiliśmy o tych zapałkach. Produkujemy tylko 100 pudełek zapałek, mamy 100 pudełek zapałek w gospodarce i 100 złotych, więc wiemy, że jedno pudełko jest warte 1 złotych. Gdyby władca tej wyspy chciał dodatkowe 100 złotych na sfinansowanie na przykład jakiegoś swojego nowego pojazdu, no to zabawkowego w takich nominałach, i prosiłby się, żeby bank wydrukował dodatkowe 100 złotych, no to konsekwencją byłby wzrost cen w gospodarce. To, co jest ważne, że nawet w swoim logo ma ukryty bank centralny takie motto: dbamy o wartość pieniądza, czyli nie podejmujemy takich działań, żeby siła złotego znacząco się osłabiła. Mówiąc o pieniądzu, myślę, że w tym krótkim wystąpieniu pokazaliśmy wszystkie funkcje pieniądza. Żeby pieniądz był pieniądzem, powinien pozwalać następujące rzeczy robić. Po pierwsze, mierzyć wartość różnych towarów i usług. Co to znaczy? Że jak chcesz sprzedać rower, no to możesz wartość roweru wyrazić w pieniądzach, że on kosztuje 1000 zł, a ja mogę ciastko wyrazić w pieniądzu, że wartość ciastka wynosi 3 zł. Więc możemy w pieniądzu mierzyć wartość różnych przedmiotów. Po drugie, środek wymiany. Czyli jeżeli mam pieniądze, które są jakimś prawnym środkiem płatniczym, no to jak ty masz rower i sprzedajesz rowery, to ja dając ci pieniądze mogę ten rower kupić, nie możesz mi odmówić. To prawo mnie chroni. Po to mam coś, co jest tak w pełni akceptowane przez wszystkich, że jeżeli jesteś sprzedawcą i coś wystawisz z jakąś ceną, 3 złote, a ja przyjdę i dam ci 3 złote, to ty mi musisz to sprzedać. Po trzecie, środek płatniczy, czyli mam jakieś zobowiązania. Zadłużyłem się albo muszę zapłacić za jakieś usługi, ktoś mi dostarcza telefonię komórkową w abonamencie, więc mogę pieniędzmi za te usługi zapłacić, czy za jakieś zobowiązania. I po czwarte, to jest trudne słowo,
ale możemy to na język polski przełożyć. Dobry pieniądz pozwala gromadzić majątek, przechowywać skarb. Czyli jeżeli mamy dobry pieniądz, to on po pierwsze nie psuje się przez inflację, jego wartość nie spada. To nie jest tak, że mam 100 miliardów dolarów zimbabwiańskich, bo ich wartość wynosi 10 zł. Tylko że mam cały czas pewne waluty, na przykład dolar, euro, które na wartości swojej nie tracą. Kiedyś była taka aukcja, że zwykłe 10 dolarów sprzedano za 100 dolarów. Na świecie zawsze jest jakaś pula naiwnych. Jeżeli mamy osoby naiwne, a z drugiej strony osoby, które na tej naiwności chcą bazować, to być może znajdzie się ktoś, kto kupi 10 dolarów za 100 dolarów. Ale podejrzewam, że w tym przypadku były jakieś inne elementy. Na przykład banknot był jakoś uszkodzony w druku. To dla kolekcjonerów ma dużą wartość. Albo był jakimś historycznym banknotem, którego było na rynku mało, albo jakąś wartość kolekcjonerska, specjalnie emitowana edycja. Bo w normalnych warunkach, no to trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś zapłaciłby, ale zawsze będzie jakaś grupa nierozsądnych, którzy uznają, że jeżeli są dla nich 10-dolarowe banknoty warte 100 dolarów, no to można na tym zrobić taki biznes. Tylko podejrzewam, że jeżeli byś wystawił 10 zł i że sprzedasz za 100 zł, no to nikt od ciebie by tego nie kupił. Ale nie wykluczam, że znalazłby się ktoś tak naiwny albo nie wczytujący się w zasady, kto potwierdziłby kup teraz i później musiałby się z tego wywiązać. Podsumowując, mówiliśmy o różnych elementach, które pełniły funkcję pieniądza. Wielbłądy, krowy, muszle, topory czy ostrzad, siekier zwane grzywnymi, skóry i tak dalej. Z czasem surowce drogocenne, z czasem monety, które zawierały odpowiednią ilość surowca, z czasem banknoty, czyli to już nie było zbudowane ze złota, tylko papier, znacznie mniejsza wartość, ale jednocześnie odpowiednie pieczątki, zabezpieczenia, zapewnienia, że ktoś, kto z tym banknotem pójdzie do banku, to dostanie złoto. Później musieli od tego odejść, bo nie było tyle złota, więc pojawiły się takie pieniądze już zupełnie papierowe, gdzie my się umawiamy, ile jest warta dana złotówka czy dana waluta. Mówiliśmy o pieniądzach elektronicznych. No i pytanie, jaki będzie pieniądz przyszłości? To jest pytanie do was, młodzi ekonomiści, którzy za kilka lat będziecie decydować o losach gospodarki. Chciałbym, żebyście na warsztatach, w swoich grupach zaprojektowali idealny pieniądz przyszłości.